To był upalny dzień na niebie, ani jednej chmurki, tafla wody spokojna. Pogoda wprost wymarzona do wyprawy kajakowej. Na starcie stawiło się o wiele więcej uczestników niż oczekiwano. Z jeziora Bartężek w 16-kilometrową trasę wypłynęło ponad 100 osób. To już drugi spływ organizowany w okolicach Tardy. Jeżeli chodzi o trasę, to jest najpiękniejsza, jaką pływałem. Byłem rok temu na tym spływie kajakowym. To była mała grupka, bardzo kameralna. W tym roku, spójrzcie, to jest 140 osób. Niesamowita impreza. Mam nadzieję, że za rok też się znowu podwoi, bo atmosfera jest naprawdę gorąca i tu nie chodzi tylko o pogodę, ale o te uśmiechy, które wszędzie są. Kto pierwszy, ten lepszy. Organizatorzy nie spodziewali się aż takiego zainteresowania. Kajaki były dosłownie rozchwytywane i to cud, że starczyło dla każdego. Niekrótka, bo 7-godzinna wyprawa ściągnęła amatorów tej dyscypliny i okazała się inspiracją dla pomysłodawcy spływu, któremu po głowie chodzą nowe inicjatywy. Jest tutaj kilkadziesiąt kilometrów różnych tras. To są rzeki, jeziora, w lesie, na łąkach. Jest niesamowita możliwość aranżacji różnych imprez rowerowych, rowerowo-kajakowych, samych rowerowych, dwu-, trzy-, pięciodniowych w oparciu o hotele, o pola biwakowe. Niestety to wszystko jest zapomniane. Jak w latach 70., na początku lat 80. to wszystko tętniło życiem. Tak od początku lat 80., jak zaczęła się ta przemiana, praktycznie tylko widać pasjonatów. Opłata była symboliczna. Za 20 zł uczestnicy mieli zapewnione kajaki oraz moc atrakcji. Przyjemne połączono z pożytecznym. Każdy przeznaczył złotówkę na rzecz Kamila Kalinowskiego z Miłomłyna. Uczeń gimnazjum ma poważne problemy zdrowotne. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową, czyli zanik mięśni. Chłopiec w wieku 16 lat. Inicjatywa wyszła stąd, że wspólnie z kolegą próbujemy stworzyć taką akcję, żeby zbierać dla niego pieniążki. Zostało utworzone konto w fundacji. Pomagać można wchodząc na blog Nie wszystko z żelaza. Strona poświęcona jest chłopcu i obiecującemu sportowcowi z Torunia. Na tym blogu znajduje się szereg imprez, w których wziąłem udział w tym roku. Są to m.in. zawody Ironman, w których brałem udział we Francji. Następnie to będzie jeszcze maraton wrocławski, Borówno, połówka Ironmana. I teraz jeśli chodzi o pomoc dla Kamila znajduje tam się link, który pozwala bezpośrednio wejść na fundację i wpłacić pieniążki na konto Kamila. Lubiącym aktywnie spędzać czas przypominamy o triatlonie, który już w sobotę 4 sierpnia w Wińcu. Przed zawodnikami trzy konkurencje: pływanie na 1-kilometrowym odcinku, jazda rowerem 35 km i bieg 10 km. Start godzina 10. Organizatorzy serdecznie zapraszają sportowców i kibiców.